Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Sierra, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. Moi drodzy, nie było mnie tu 3 dni? Chyba 3, tak, to jest teoretycznie dzisiejszy odcinek, który nagrałem o godzinie 16, więc nie ma szans, że pan był na 18. Widzisz coś poruszającego się w cieniu? What? Ktoś go zabrało. I zażarło. To brzmiało jak kot. O kurcze. Oczy znikają w cieniu, z którego się pojawiły. Nie czujesz już obecności dziecka ani istoty. What the fuck? Co tu się dzieje? Nic tutaj nie ma. Na pewno tu nic nie ma? No nic tu nie ma w teorii. I moi drodzy, co tam się działo u mnie? Dlaczego nie było odcinków przez 3 dni? Zaraz wam oczywiście wytłumaczę, Ogólnie tak, ja wam powiem szczerze. No, to możemy poczuć tego w ogóle. To sobie pozbieram od razu kawałki. Kawałki oczywiście klocza. Kawałki klocza. Tutaj mamy tych paniczków. To wygląda trochę jak jakiś portal. Ja sobie jeszcze tu przejdę, przy okazji zobaczę, czy nic nie zostawiłem, bo no wiecie, takie jednak przerwy, to był ten burdel, z tego spamiętam. Takie przerwy no jednak powodują, że no dużo rzeczy się zapomina i powiem wam szczerze, że jak włączyłem tylko tego save'a, to przez chwilę musiałem się ogarnąć, co my tu w ogóle robimy, gdzie jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. A więc, czemu nie było odcinków? Moi drodzy, ja ogólnie w tej swojej piwnicy, ja raz pewnie wam już mówiłem, że Prowadzę serwis, jeżeli mogę to tak nazwać. Jeżeli chodzi o sprzęty elektroniczne, informatyczne, etc. Również zajmuję się troszeczkę, nawet nie troszeczkę, a bardzo, drukiem 3D. I przez ostatni rok czasu, zrobiłem taką wielką ni to skrytkę, ostatni rok czasu robiłem, wiecie, taki pseudo stelaż na drukarkę 3D. Taki pseudo pojemniczek właśnie, żeby tam trzymało to temperaturę, z czujniczkami, nie z czujniczkami, no ze wszystkim, takie wiecie, z bajerami, totalne. Dobra, Blue Vial sobie użyjmy przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, bo widzę, że Shiro to tak 2 na 10. Wszyscy mają buddy dobry, oprócz Shiro. Dobra, 84, już teraz jest kit. Mind 58, 43, no jest lipa. Może nie byłoby głupio z kimś zawalczyć. Dużo dawał kebycz. To sobie dajmy kebycz wszystkim. Mundus nie będzie jadł kebycz. Usta jest dobra, ale nie dla piesków, ani dla wilków. Przy okazji dobrze to przebyłem. I chciałem też tą karotkę jej dać. W końcu jednak jej daję warzywa, no dobra. Jest protein meat, ale teraz to już się nie opłaca. Tutaj jeszcze jakieś pomidorki. No dobra, jest git. No właśnie, no i robiłem sobie ten straż pod tą drukarkę. I powiem wam, że no miałem problemy z tą drukarką i to mocne, kurde. Kurde nie zobaczy? Kurde, zawalczyłem z nim. Power of Endless. O, no nie! No nie! No nie! Again. Continue. Nie możemy wpaść na nich, dobrze wiedzieć. No tyle, żeśmy tam się nabawili, dupa. Dobra, ale przynajmniej jak teraz coś idzie z tego cienia, to niech się idzie. Jakieś dziecko. Jakieś dziecko. Czyli jak widać, nawet miasto Rondon ma swoje tajemnice. No właśnie, no ale to przy okazji, jak już teraz sobie to powtarzamy, to wam powiem, co i jak. Nie zaliczyło mi tego? Dobra, teraz już zaliczyło.
No, ja sobie ten stelażek robiłem przez rok czasu. Wiecie, no ja to robiłem po pracy, więc jakby nie patrzeć, no nie robiłem tego codziennie. Dlatego mi się tyle z tym zeszło. Wiecie, tam przedłużałem kable, jakieś tam sterowniki różne, nawalałem jakieś tam czujniki temperatury, no głupot dużo. No i standardowo oczywiście też cięcie musiało być. No, ja sobie ten stelażek robiłem już chyba za piąty raz mówię, ale dobra. Robiłem i no zeszło mi się sporo. Robiłem to po pracy. I powiem wam szczerze, że no miałem dosyć sporo też pracy związanej właśnie z tą elektroniką. Naprawdę dużo. Mega dużo. I troszeczkę mi się ten pokój zaniedbał, wiecie. Tutaj jakieś tam gratów mi się sporo nazbierało, jeżeli chodzi o właśnie te sprzęty. Dużo baterii, wręcz powiedziałbym, że było wręcz zagrożenie pożarowe z mojej strony troszeczkę, no bo te wszystkie baterie i tak dalej, to wszystko było u mnie rozwalane. No i musiałem to wszystko ogarnąć, w szczególności, że no zaniedbałem też różne aspekty właśnie te informatyczne. Dlatego musiałem sobie zrobić tą przerwę od YouTube'a. Musiałem to poogarniać, wysprzątać, bo naprawdę już tutaj to był dramat. Nie dało się wręcz przejść. Ciężko mi było odcinki nawet nagrywać. Ale już jest wszystko pięknie, ładnie. Przy okazji mogę wam pewnie nagrać w niedługim czasie jakiegoś specjala dotyczącego mojego tego pokoju do nagrywania. Okej. Okay. Sam to na siebie sprowadziłeś. Za grzechy trzeba płacić. Lekarz plagi. I dżuma. Czyli to jest dżuma. Winie starszych bogów. Dlaczego przeklęli nas tą chorobą? Chory jęczy na ziemi. Wygląda na to, że cierpi. Czy co? Ja zdejmę to. Widzę, że to mi sama coraz bardziej nam tutaj przeszkadza, dlatego myślę, że dobrze byłoby to ściągnąć. Spear, niech będzie tak. Może jeszcze mind nam nie zejdzie tak blisko. Dobra, cały czas widać, że są te dzieci zaginione. Osoba zarażona zarazą leży nieruchomo na ziemi. Widać, jak zaraza się rozprzestrzenia. Przecież wiecie, ten Blake Doktor tak mi się uskarżył z dżumą. Ta osoba wygląda w tej chwili na martwą. Nowi bogowie położą kres mrocznym czasom. Obawiam się jednak, że będzie dla mnie za późno. Chory mężczyzna oddycha ciężko. Kahara coraz bardziej wygląda na ponurego i zagubionego w swoich myślach. Wow! To wszystkie nasze osoby. Co to jest? Ragnvald. Jesteś tutaj nadal? Czy jesteś nadal żywy? Ragnvald. Przyszedłeś. Oni przyszli, kiedy ciebie nie było. I rycerze. Kim oni byli? Królestwo Północnego Słońca. Rycerze Północnego Słońca. Rycerze Północnego Słońca? Pretty man. Piękny mężczyzna. Z zamkami pięknej panny. Kapitan. On chce... coś, co przynieśliśmy z Vinland. Artefakt. Myślę, że teraz zasnę. Pójdę teraz spać. Ulf, spoczywaj w pokoju.
Kilt and Bjorn. Kilt i Bjorn. Bjorn. Nordyccy bogowie, przynajmniej tak to brzmi. O cholera, ale ich tu roztrzaskali. Ła. Wiem, że będzie to zlupowane w jakiś sposób, ale nie. O nie. Słychać czekanie psów z oddali. To drzewo jest dziwne. Happens, co tu się stało? Dlaczego? Teraz bardziej szczekanie słychać. Tutaj jest to. My zrobiliśmy lupa jakiegoś? To nie może się... To nie mogło się wydarzyć. Niewybaczalne. Niewybaczalne. Pinecone. Zyskujesz naszyjnik pożarcza dusz. Co tam się stało? Dom Oldegarda. Samotna kobieta pracuje sobie w ciemnościach. Ja chcę z nią porozmawiać, bo mówicie mi cały czas, żebym zaczął rozmawiać, a nie tylko tłuk wszystkich po gębach. No to tak zrobimy. Garduj. Garduj i garduj. Komunys będzie teraz próbowała. No właśnie, bajt. Próbujesz przemówić do rysunku tej potworności. Zaczekaj, nie musimy walczyć. Skute babci nie reagują na swoje słowa. What? Co tu się odwaliło? Prawe. Dziewczynka ma jakieś umiejętności. Greater Blood Magic, ale... Tak 2 na 10 trochę. Kara też tą łapkę wal. Tylko my nie mamy teraz żadnych kurde... O fuck. No i będę musiał... Będę musiał powtórzyć. Dobra, a czy mogę uciec? Nie mogę uciec. Shit. Middle arm, przepraszam. Użyjmy przedmiotu Clock Fragment. Dziewczynce. Oho, dobra. Kahara w sumie ma jeszcze sporo. Ma jeszcze sporo wrajeczego. Hopa. Mam jeszcze jakieś inne ręce, nogi. Nogi ma. Miejsce poleciał. Dziewczynka się zabandażuj. Dobra, jedna noga. Dziewczynka, ty zabandażuj Kaharę. A ty drugą nogę. Dobra, jedna noga poleciała. Kick. No ale Mundus tam może sobie dostać bez problemu. Rekrwawienie. Mind 47, czy nam się to opłaca? Link Whispers. To działa na wszystkich. Dobra, walimy ich w łeb. Oj, spor. Czemu dziewczynce dało... Co tu się z nią stało? Ej! What the fuck? Item, dobra, no musimy sobie to użyć.
Nie mam Blue Vial, prawda? Nie mam. Oj, shit. Dobra, jebał ją pies. Jak ją stracimy, to trudno. To trudno. Nawet jakoś nie będę zbytnio, wiecie co, płakał. Sami zresztą mówiliście, żeby ją wymienić na coś innego. To tak zrobimy. No dobra, wygraliśmy. Wierzą, że to ty jesteś tym z przepowiedni. Te starożytne teksty to tylko dziecinna gra słów. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinienem wykorzystać ich na swoją korzyść. Ale naprawdę wiele rzeczy w przewodni jest przerażająco dokładnych. Mówi o jasnowłosym mężczyźnie i tym, który rywalizuje z bogami zarówno pod względem mocy, jak i piękna. Ha. Myślałem, że wszyscy starsi bogowie są brzydcy jak diabli. Nie mów mi, że ty też kupujesz ten shit. Nidwan z nowych bogów jest podobno piękna. Tak jak kiedyś ten udręczony. Udręczony to chyba o torturerze mówią w tej chwili. Teksty mówią również o tym, który jednoczy walczące państwa. Nie mocą złotego statusu, ale mocą... Zinę wideł? Dobrze zrozumiałem? Pitchforks? To jest chyba widły. Znaczy są widły. W tym momencie wszyscy królowie mnie nienawidzą, więc z tym jednym zdaniem mogę się zgodzić. Będę dążyć do zjednoczenia tych ziem, czy to w przepowiedni, czy nie. Nieważne jakim kosztem. Ale... Czuję, jakbym, że jestem naprawdę blisko osiągnięcia moich celów. Ostatni krok nie jest jasny, wciąż spowija go mgła. Nie jestem do końca przekonany, że ta ścieżka osiągnie to wszystko, tak? Dobrze rozumiem. Czy to jest droga do osiągnięcia tego wszystkiego? Co masz na myśli? Jesteś o krok od założenia własnego królestwa i zostanie jednym z najbardziej znanych władców naszych czasów. Byłbyś świetnym władcą. Jestem tego pewna. Zwykli ludzie już cię kochają. Jestem tego pewien. Ona powiedziała... Czy ona mówi? Ale co to za różnica? Historia wielokrotnie udowodniła, że porządek, cnota i spokój nie trwają wiecznie. Potrzebuję czegoś definitywnego. Czegoś... pure. Z tego. Muszę wznieść się ponad królów i królowe naszych czasów. Ostatni krok nie jest spity mgłą. Czeka w głębi ciemności. Legard.
Muszę zapytać, o co chodzi z tą kampanią na północy. Nie do końca rozumiem znaczenie rozszerzenia naszego panowania aż tam. Szczerze mówiąc, obawiam się, że taka kampania może mieć negatywny wpływ na twoją reputację. Dziękuję za twoje szczere słowa, Diark. Tak czy inaczej, moje zdanie jest już... Mój umysł jest już umysł, no. Moje zdanie jest ustalone. Kampania na północy jest kluczowa dla moich planów. Mają coś, co należy do mnie. Coś, co należy do ciebie? O czym ty gadasz? Chcę osiągnąć większe wyżyny. To jedyny sposób. Nowy Bóg z gołą piersią pojawia się przed tobą. Kobieta rzuca krótkie spojrzenie na dziewczynę. O, kolejna, nowa. Dziewczyna wydaje się zdenerwowana wokół nowego Boga, przed nowym Bogiem. Muszę prosić cię o przysługę. Nasz czas nadszedł. Ta forma istnienia nie jest odpowiedzią, której szukaliśmy. Aby ludzkość mogła się uwolnić, potrzebujemy więcej. Potrzebujemy czegoś, kogoś równego im wielkością i wzrostem. Nilwan pociera swój lekko nabrzmiały brzuch. Proszę, zabierz stąd moje dziecko. Zabierz ją do serca ciemności. Chętnie podaruję ci moją duszę, jeśli zgodzisz się na te warunki. No nie. Tak. Dobra, cofnę co najwyżej. Dziękuję ci. Nilwan rzuca dziewczynie ostatnie spojrzenie. Dziewczyna cofa się za tobą. Zyskujesz nieskończoną duszę. Niekończącą się duszę. Wstajesz ze swojego snu. Czekajcie, wy mi mówiliście ostatnio, że aby... dostać się do endingu, do któregoś z endingów, muszę mieć kilka dusz. Jedną duszę już dostałem, na dwie dusze już dostałem, jakby nie patrzeć. I są to. Where is it? Gdzie to jest? Chyba tego nie mam w tym. I gdzie to jest? Soulstone to nie, Desert Soul and the Soul. Alignment Soul. Dobra, Endesu, no właśnie. Jeden z gwarantowanych, czy jedna z gwarantowanych dusz, które są jako klucz do zniesienia. Czyli trzeba trzech, mamy już dwie. Myślę, że bez problemu również możemy sobie skraftować troszeczkę tych Blue Vialsów. Może mix? Red and Blue. Mamy trochę tego. Sztuki. Dobra. Mushroom Stew. Próbuję jakichś grzybów jeszcze, czy nie? Chyba nie. Mamy Blueberry Pie zrobić. A co mi tam? Mamy karotek. Tutaj tak dupa. Right meat, no właśnie. I tak dupa. Cloth hood. Możemy to pewnie zeskrapować, nie? Tak.
wydawało. Tak mi się wydawało. Dobra, mushroom stew. Robimy, tego jest sporo, więc luz. Można to żreć, można to żreć. No i dobra, ogólnie jeżeli chodzi o to, to możemy sobie zapalić. Mamy jeszcze opium, więc luzik. Zapalmy opium i dark shiro oczywiście. Dobra, mamy mind 100. Zastanawiam się, czy by na przykład... nie poświęcić dziewczynki, tylko pytanie... My teraz, mając tą dziewczynkę, nie podpisaliśmy właśnie tego paktu, jakiegoś paktu. To jest pytanie do mnie punktów. Dobra, Sorcerer's Stone oczywiście ściągniemy. To sobie ściągniemy. Oczywiście nie mam czegoś takiego tutaj. Dajmy tą lalkę. I Kahara teraz potrzebuje tego. Sorry. To jest... Sorcerer's Stone, no właśnie. Trzeba troszeczkę powalczyć. I jeszcze przy okazji zapiszmy, bo już trochę nie mieliśmy tego zapisu. Trochę nie było już tego zapisu, a przydałoby się. Nie nadpisałem spokojnie. File 7. Jeżeli coś, to się cofniemy. Nie ma problemu, napiszcie mi w komentarzach, czy dobrze zrobiłem, że wziąłem tą... wziąłem to dziecko. I wracamy do Mahabry. Wracamy do Mahabry. Czy tu jest jakoś to podpisane? W ogóle właśnie dziewczynka, kurde. Dziewczynka. Bo mamy tą duszę, tak? Mamy ten... Jak on się nazywał? Aligned Soul, Endless Soul, Lesser Soul. Dwa soul stone'y mamy. To jest nieskończona, oświecona. Ciekawe jeszcze jaka. Brakuje nam jednego boga. Brakuje jednego boga. Mam torcz z dechu. Dobra, użyję tego torcza. Dobra, teraz chciałbym się wybrać w sumie na południe. Na południe nas jeszcze nie było. Tak, Harek zwykle odwala, to nic nowego. Tu już nic nie zostało. Kurczę, teraz nie pamiętam nawet, gdzie byłem, a gdzie mnie nie było. I to jest chyba najgorsze. A, tu nie przejdę w dół. W jakimś moście. Dobra, Kahara, zamknij mordę i idź. Wkurzasz. I znikniesz, to ci nakopię do dupy. O! Światło sączy się pomiędzy szczelin w drzwiach, ale drzwi są już uszczelnione, czy szczelnie zamknięte i ani drgnęło. Istnieją rzeźby, które wydają się przedstawiać bogów wchodzących przez drzwi, ale człowieka... Człowiek pozostaje na zewnątrz, o tak. Taka jest przynajmniej twoja interpretacja. Investigate. Na drzwiach znajduje się również kształt korony królewskiej. Sugerując możliwy klucz. Aha, ta korona, którą mamy, tą kamienną. Dziewczynka ją ma. Nie mogę tego założyć? No właśnie. Spróbujmy. Drzwi nawet nie drgną. Ile nie da się ich wyważyć, no trudno. Czyli korona nie działa w ten sposób, szkoda. Szkoda. Dobra, mi sama się może już teraz przydać. Co tu można zrobić? Na ścianach jest starożytne pismo, nie rozpoznajesz tego języka, ale odczuwasz wszechobecne uczucia. Optimize, dobra. To, że możemy sobie użyć tej mieszanki. Możemy użyć sobie tej mieszanki, którą zrobiliśmy przed chwilą. Mix of red and blue. Niech starczy tyle. Idziemy dalej. My tu byliśmy.
Zaraz, zamknij ten ryj. Irytować. Wow! Wow! Oh shit. Zapisałem niby. Dobra, wal w prawe ramię. Jedynka wal w lewe. Do kacharza nie daliśmy. No i też padło, dobra. Zobaczcie, że ona ma jakieś dziecko w sobie. Właśnie. Walimy w to dziecko? No walimy w to dziecko. Dziewczynka się zgardła i Kahara również wal po nogach. Nic. Oho, dziecko zaczyna lecieć w naszą stronę. Dobra, już teraz musimy go walić. O! Kurde! Dziad wstał. Niestety wstał. Zniszczył 68. Ile to ma życia? O, i gitara. W sumie nie wyszło źle. Dziwne dźwięki słyszę. Trochę się niepokoję. Dobra, nóżka padła. Coś się tutaj dzieje złego. Dobra, zgardujmy się. On jakoś się już nie rusza w tej chwili, więc spoko. Kara sobie cały czas tego minda leczy. No dobra, już walimy teraz go. Krwawienie wpadło, świetnie. 751, wow! Ej, spoko. Możemy tu użyć Soulstone'a, ale pewnie nic się nie stanie. Te stworki nie mają duszy. Da się przeszukać go? Nic użytecznego. Ej, my już to przeszukaliśmy. One musiały jakoś wyjść. My tu już byliśmy chyba. Tak, musieliśmy tu być już. Tak, tutaj był w ogóle... O Jezus Maria. Ej, to jest dobre do nabijania Sanity. Byliśmy tutaj, moi drodzy, ale nie byliśmy tutaj na Bikonie. Nie byliśmy tutaj na Bikonie. Dziura w ścianie, świetnie. Niczego nie widzisz stąd. Dziura wydaje się częścią konstrukcji budynku. Być może jest to po prostu duża szczelina między ścianami. Dobra. Fill it out? Nie. Tak to nie zrobimy. Napiszemy to najpierw. I nadpisałem, świetnie. No i wyjść. Dobra, fill it out. Nic nie czujesz. A co miałem poczuć? Dobra, to już mam wszystko przeszukane, więc nawet chyba nie opłaca mi się zbytnio przeszukiwać tych rzeczy. No bo już są przeszukane, jakby nie patrzeć. One są już przeszukane. Tu nic. Tu też nic. Nie, torcz nam zdechł. Trzeba skraftować kolejnego. Dobra. Co my tu mamy? No kolejny manekin. A, tu był ten pajączek, pamiętam. Jakaś skrzynia. Dobra, hec niech będzie. Tu nawet chyba hec był. O, jednak Tails. Of Fragment, świetnie. Człowieku. Jestem tym, co nazywają czarodziejem. Ale nie noszę sprzedażnego kapelusza.
Nie, w jakim sposób jesteś w takim razie czarodziejem? Sprzedaję magiczne artefakty, nawet jeśli są dla mnie cenne. Masz 81 końców. Co chcesz za to kupić? Elixir of Mind, Elixir of Body, Sorcerer's Stone za 50. Purifying Talisman, Soul Stone po 20, Elixir of Mind, Elixir of Body. Kurde. Ja bym sobie kupił kolejnego Sorcerer's Stone'a i to z tego powodu, żeby już nie przerzucać, wiecie, tego wszystkiego, tylko niech nam się to ładnie wszystko zazębia. Dostanie dziewczynkę, dostanie kachara i tyle. Więc oczywiście kupimy sobie to. Dobra. 21 końców. Oczywiście Elixir of Mind. I to 3 razy. No i fajnie. I teraz tak, dziewczynka dostaje oczywiście Sorcerer's Stone. Kahara również masz Sorcerer's Stone'a, tak, masz Sorcerer's Stone'a. Więc myślę, że nawet mogę ci mi sam już w tej chwili założyć, to nie jest problem. Wooden Buckler też. Czemu wy macie taki hanger duży? Dobra, zjemy sobie. Co my sobie zjemy? Mushroom stew, myślę, że wszyscy. Jak wszyscy, to wszyscy. Zawalczymy z tobą. To jest ten sam. Trochę tego minda niech tam wskoczy. No mówię, żałuję, że Dark Shiro nie może założyć tego ringa. To by było coś pięknego. Dobra, wypadł dziad. Wszyscy atakujemy żłobka. Zostaw ją. Walczcie tego dziada. To nie jest jakiś ciężki. 1254. O kurde, faja. Już lepiej odpadł, świetnie. I po nogach. Jeszcze mis musiał wpaść, serio? O, no i git. No, wszyscy mają po 100 w sumie. Kurde, no. Będę musiał nauczyć dziewczynkę. Będę musiał nauczyć tą dziewczynkę właśnie tego Healing Whispers. I może w ten sposób jakoś się leczyć. Ja mogę uciec od niej. Mogę uciec, co jest śmieszne. Czy my mamy buksy? Tutaj mamy. Empty scrolls. Tylko. Musiałbym zapisać najpierw. Payment. Dobra. No bo nie chcę zmarnować tego scrolla, nie? Teraz możemy testować. Tam było... Oh Lord. Oh Lord. Tak? Szybko sprawdzę na filmach. Wiecie, już na filmach. Tak. Tak? Oh Lord, tak. Drugi wers miał być give. Nie wiem, czy można nauczyć ją w ten sposób. Ciekawe. Ogólnie teraz patrzę na rzeczy, które nam to może dać. Wrazłem sobie na to wiki nasze kochane i myślałem, że może gdzieś tu będzie właśnie Hanging Whispers Scroll czy coś takiego. Ale tego nie ma. To się jakoś nazywa specjalnie. Kurde.
Clever, mix and match. To nie jest to. Pale skin, pape. Poems, book, quill. No dużo tego jest, naprawdę dużo tego jest. O. Tombstone'y również możemy sobie brać. To jest ciekawe, z tego co widzę, Stone Crown możemy również sobie ogarnąć właśnie z tego scrolla. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, no nie będę tego używał, bo... Chociaż... Kurde, no. Będzie no Henning Whispers. Da się w jakiś sposób na pewno wziąć. Ja to chyba wytnę teraz. Dobra, ej, spróbuj. Mam pomysł. Zrobimy to inaczej. I tak co najwyżej sobie cofniemy to. Oh Lord. Nie Lorda. Give. I tutaj damy Henning Whispers. Dobrym psem. Oh Lord, give Henning Whispers. I co? I dupa? No właśnie. Chyba nie zadziałało. Chyba na pewno nie zadziałało. Dobra, jeżeli znacie nazwę tego scrolla, napiszcie. Ja go chyba już miałem nawet raz. Ja próbowałem chyba dawać Moonless sobie tego spela, prawda? Tak, i to chyba nie wyszło wtedy. Macie jakiś pomysł na to, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, kurde. O, jeszcze tu oil był. Glass vial, świetny. Red herb jakiś. W ogóle przestało w moją stronę iść, coś śmieszne. Jakby ci zaraz mi samą przypierdzielę, to majtki zgubisz. No to już nic nie zostało, to musiało być chyba, wiecie co, zamknięte wcześniej. Tu jest kolejne przejście, do którego na razie nie idziemy chyba. A jednak idziemy. Tak, pamiętam, dobra, ej. Pamiętam. Tu było zawalone przejście wtedy. A czym ty jesteś, przyjaciel? Ja mam OBS-a zminimalizowanego. Nie widzę, ile nagrywam. Czym ty jesteś, przyjaciel? Nic nie stało. Zwalczymy sobie z nim? Jak mówicie? On ma siusieczka chyba na zewnątrz. Albo coś to przypomina, przynajmniej siusieczka. Pack of skin. Takiewka ze skóry. W sensie taka, wiecie. Dobra, dziewojka walisz tu, kahara walisz tu. Już po jednej nodze. Może ja powinienem z nim pogadać najpierw. Delikatnie nas gładzi. Spróbujmy z nim pogadać może. Bo ja tak znów się rzuciłem na niego, a w sumie może wystarczy z nim porozmawiać. Garduj się. Ty też garduj. Dobra, mis poleciał. I love you. Herbestman wydaje się lekko rumienić. Ej, co będziesz robił teraz? Co? Nagle jego ścisną się na ciebie gwałtownie. Serio?
O, wow. To musiało boleć. I musi nadal boleć. I co, i tak będzie trwało non stop? To nas sfistował, naprawdę. Ciekawe rzeczy się tu dzieją. Ciekawe rzeczy się tu dzieją, naprawdę. Ale chcę jeszcze z nim pogadać. Heels. I dajemy jeszcze raz czyściotok. Wy się gardujcie może. I uwalił mu rękę. Dobra, Harvestman. Przechyla głowę i uśmiecha się do ciebie. Just talk. Dobra, wy go tam napierdzielajcie. Walnij mu ten worek. Czym jest to miejsce? Harvestman rozgląda się po domach, ulicach, wieżach i niebie. Trzeba go szybko zabić. No i hook. To samo będzie. Znów fisting. Dobra, no bo to znów będzie to samo. Nie wolno z nim gadać. Cholerna niemowa. Cholerna niemowa. Już, nie pistuj mnie tam. Zobaczcie, że nawet nie mrugnie. Worek mu odrósł. Stop fistingowaniu naszego Henkiego. Jeszcze raz. Testy, testy, testy. Tego muszę teraz zabić, no. Na sam koniec przynajmniej tego odcinka muszę go zabić. Lecimy. Dziewczynka walisz tu, Kahara walisz go wy... Mówię, nie wiem. O, już po worku. Pyk. Nas uśmiechnął. Świetnie. Dobra, dziewczynka, wal w nóżki. I po łbie. On mi poleciał. O nie, znów będzie to samo. Dobra, walimy podwójnie. Naprawdę? No bez jaj. Znów fisting. No ile można? Ta animacja jest za długa. Ta animacja jest za długa. Naprawdę jest za długa. Dawaj, 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 dawaj. Już koniec fistingowania. Zostaw Enkiego. Ja pierdzielę. No jeszcze raz. Nie odpuszczę, dopóki mnie pokonam. Trudno, będziecie mieć to samo w jednym odcinku. Będzie podejście. Chcę zobaczyć, czy z niego coś dropi. Dobra, skupiamy się na nóżkach tym razem. Delikatnie nas tam sobie posmyrał. Dobra. Dobra. Walimy go po łbie. Jak miss? No jak miss? Halo? No jak miss? Trzeba po klatce nawalać? Dobra.
No i teraz nie wiem, co go walić. Chyba pociele. No bo tutaj definitywnie nie idzie. O, dobra, padł. A się złożył jak przecinek. Może być tu stołna. I na niego działa. Na niego działa. Nie miał nic. Da się go skinować? Nie da się go skinować. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Ja sobie jeszcze go raz powtórzę i na pewno nie zużyję końca. Więc ja sobie to teraz cofnę. Wy się tym nie przyjmujcie. Maksymalizujemy przebiegi jak najbardziej. A tymczasem dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gry od Ashira, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Fear and Hunger. Mieliśmy jeszcze kamień. Świetnie. świetnie. No i moi drodzy, odcinki z Fear and Hunger znów wracają oczywiście tak jak wracały, czyli co drugi dzień. Oprócz tego myślę, że jakaś nowa seria nam padnie w międzyczasie, więc się nie przyjmujcie. Fear and Hunger nadal jest moją pozycją number one. No, to tyle. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!